Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym, ale jakże nietypowym odcinku na tym kanale. Nietypowym z bardzo wielu względów. Nie tylko takich, że jak widzicie, mamy inną godzinę emisji tego filmu. Tak jest, godzinki emisji dni nie, ale godzinki troszkę się zmienią, ale o tym wkrótce na karcie społeczności usłyszycie. Również nietypowym, głównie dlatego, że w ogóle będziemy przyglądać się katalogowi Kobi, tak? Nie wiem, czy pamiętacie mnie jeszcze z bazowego kanału, jak 2-3 lata temu komentowałem, że Kobi nie, Kobei fuj, Kobi w ogóle słabe są. A moi drodzy, 2020 i ja rozpoczynam pierwszym odcinkiem w tym roku właśnie przeglądem katalogu Kobi, moi drodzy. Tak jest, w zeszłym roku trochę bardziej weszliśmy na klocki poważne niż Chińczyki. Oczywiście całkowicie, spokojnie, te chińskie podróby 1 na 10 dalej będą się pokazywać. Niemniej jednak chciałbym w tym roku znacznie bardziej skupić się też na klockach poważnych, właśnie takimi, jakimi są Kobi. No i moi drodzy, odcinku też nietypowym. A dlatego też, że ten przegląd miał być premierowy dla Was, że ja pierwszy raz w ogóle w życiu odpalam katalog Kobi i tak było. Dlaczego było, a nie jest? Ponieważ, moi drodzy, nagrałem dla Was ponad pół godziny odcinek i okazało, że coś się sfajdało i się nie nagrało, więc premierę ja już mam za sobą pół godziny temu i nagrywam dla Was teraz drugi raz, więc już jakby no wybaczcie, szoku tutaj w moich oczach nie będzie ani głosie. Niestety, więc widzimy to, co widzimy. Moi drodzy, klocki Kobi zaskoczyły mnie dziś bardzo pozytywnie. Mamy 44 strony nasz katalogu. No niestety, 2/3 z niego to... no niestety są klocki wojenne. Zresztą to tu widać nawet po spisie treści, w ogóle bardzo fajnym, interaktywnym. Widzimy, no większość niestety aż do 38, nie, 7 strony. Od strony 11, więc bardzo dużo, no ale z drugiej strony, skoro to jest target, skoro to się fajnie sprzedaje, to oczywiście dlaczego nie. A fajnie to się sprzedaje, jest to temat, którego zdecydowanie Lego się boi, ale do tego zaraz wrócimy. Wita nas seria Super Wings. Bajki nie znam w ogóle, no byłoby chyba aż dziwne, gdybym znał. Moi drodzy, i bardzo ciekawe, początkowo w ogóle w zeszłym zestawieniu, w zeszłym przeglądzie, w sensie tym pół godziny temu, myślałem, że to jest takie jakby trochę duplo. Początkowo nawet się zmyliłem, myśląc, że chodzi tu 6 pix, że to jest 6 elementów w środku, co mi nawet tak pasowało. Później się jednak kapłem, że nie, to jest 210 elementów. Wybaczcie. Seria Kobi, więc całkowicie pomija takie serie jak Duplo i wow, teraz pokazuję okejkę, czego wy nie widzicie. Tak samo pokazuję okejkę dla Pad No Stickers. Większość zestawów, moi drodzy, i ewidentnie to jest w całym katalogu, zmienia się tak, że jakby Kobi odchodzi coraz bardziej od naklejek, idąc w stronę druków. No i mam taką nadzieję, że wyślę Kobi ten katalog do Lego, żeby się uczyli, no bo bez kitu, kiedy Lego absolutnie ma gdzieś poprawę chyba tej jakości, tak Kobi coraz większej ilości zestawów daje, właśnie nie daje naklejek, daje na druki. Tu te samoloty są takie, mówię, podejrzane, ja bym go w ciemnej zaułce nie chciał spotkać, jak on ma takie bary, widzicie, rozwalone tego samolotu. Jednak ta seria nie potrwa długo, Super Wings raczej nie kupię, chyba że będzie w jakiejś mega atrakcyjnej cenie. No nie chciałbym spotkać wózka widłowego, który za mnie patrzy, czy auta, które za mną jedzie i mnie śledzi. Ale kto wie, może gdyby coś z tych mniejszych zestawików było, to może kupię. No właśnie, moi drodzy, przeskakujemy teraz do serii Maserati, serii, która mnie bardzo ciekawi. Nie powiem, no bo nie wygląda to kompletnie na klocki. Wygląda to ciekawie, jeżeli chodzi w ogóle o konstrukcję, no bo ja nie wyobrażam sobie, jak to może być z klocków zrobione. Myślę, że któremuś z tym zestawów się przyjrzymy na pewno, bo są, jak mówię, interesujące. Natomiast najbardziej interesował mnie ten garaż, tylko no pewnie cenowo będzie dużo wynosił. Ale myślałem, że ta seria Maserati będzie mnie mocno ciekawiła, dopóki nie przeskoczyłem do, no właśnie, kolejnej strony, która jeszcze nie do końca chodzi o to, ale do kolejnych, bardziej takich, no może dzisiejszych aut, bardziej codziennych aut użyłbym, bo prędzej takie, no zależy gdzie oczywiście mieszkacie, ale w moim olkuszu prędzej spotkam Skodę Fabię, niżli Maserati Gran Turismo Sporta. Aczkolwiek, to też się zmienia, moi drodzy. W ogóle jestem pod wrażeniem, jak ja kiedyś mogłem gdzieś być tak zaślepiony i mieć gdzieś te katalogi Lego. Po dzisiejszym przejrzeniu, kurde, naprawdę te klocki są czadowe. I muszę tu się
bić w pierś i absolutnie bije, siedzieć w pierś. Dlaczego ja byłem w ogóle taki ślepy i muszę przeprosić klocki Kobi. Są naprawdę świetne i myślę, nie obiecuję oczywiście, o, to jest też bardzo fajny salon z samej Szkody. Nie obiecuję, bo nie wiem jakie oczywiście będą budżety, ale postaram się ich dać zdecydowanie więcej niż w zeszłych latach na mój kanał. No i właśnie moi drodzy, i wbrew pozorom, to są autka, które mi się najbardziej podobają. Dlaczego? Przede wszystkim szokuje mnie tutaj faktycznie, widzimy, mam premiery, marzec dopiero i tak dalej, że również tutaj mamy no stickers. Początkowo myślałem, że to taki trochę trolling na zasadzie no stickers, no bo tu nie ma nawet nadruków stickersów, tu nie ma nic, ale spójrzmy, jednak jest tu z frontu. Więc moi drodzy, wow, brawo, super. Są to autka, które ja gdzieś tam przez mocną mgłę, ale jednak z dzieciństwa pamiętam. No szczególnie te Fiaty, Polonezy, no i maluchy, no Fiaty w sensie maluchy. Gdzieś przez mgłę, ale je pamiętam z dzieciństwa, więc to będzie chyba seria, na której samochodowa, na której skupi się moja uwaga w tym roku. Szczególnie na tak fajnej milicji, która również w mieście się przyda. Chociaż oczywiście teraz mnie zarzucicie, jak w mieście, jak Kobi odłączyło się od miasta. No właśnie, jak widzieliście, to już był mój taki pierwszy podryk do tego, by właśnie Kobi odłączyło się od tych stricte podróg. To był taki pierwszy podryk, kiedy Kobi zaczęły mi się bardziej podobać niż inne oczywiście podróbki, alternatywy. Oczywiście różnice widziałem od samego początku, ale teraz jeszcze bardziej się wyróżniły. Także to jest dobry znak. Tak samo jak dobry jest ten policaj. Dobra jest tutaj ta syrena, świetna jest po prostu. Ale o, tutaj sanitarka jest czymś, co naprawdę zwróciło się, moją uwagę na siebie. Również ta. I jeszcze na kolejnej stronie są takie ciekawe. O, to Melex. Pamiętacie, jak kiedyś Melex zmieniałem z gazetki? To był mój pierwszy kontakt taki z nowymi Kobi. One były wtedy zadychę, ale również temu się przyjrzę. No wtedy mieć dwa Melexy. Ciekawi mnie, czy te konstrukcje się czymś różnią. Jednak to, co zostaliśmy w gazetce od tego, no ale tu mam jakieś dodatki, które fajnie będą wyglądały. Tak samo jak Milicja Obywatelska również wygląda świetnie. Ale popisowym setem dla mnie jest tutaj Mur Berliński. Świetna sprawa, mamy tutaj grafiki, mamy tu psa, wieżę, no naprawdę wygląda to fascynująco, ta karetka również. Więc jeżeli skupię tą uwagę na autach w tym roku, to na tych, tak jak mówię, niźli na tych wcześniejszych. W ogóle super, że idą w takie licencje, tak? Lego idzie w licencje filmowe, Kobi idzie w zupełnie inne, jak widzimy, licencje. Oczywiście tam się pojawiają, jak te Super Wingsy i tak dalej, ale jednak takie też licencje idą jak te tutaj samochodowe. No i właśnie, moi drodzy, 11 strona, przechodzimy do wojska. Wojska, o którym stoi 3/4 katalogu właściwie Kobi. Nie mówię, że to źle, bo na szczęście jest tutaj różnorodność. Mamy pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, wojnę w Wietnamie, zimną wojnę, aktualne wojsko. Naprawdę zróżnicowanie jest bardzo duże i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ja również nie wykluczam, że w tym roku oczywiście te pojazdy, samoloty się u mnie pojawią. Niestety tutaj widzicie, teraz nie jaram się, czy widzicie, no właśnie nie widzicie poniekąd i nawet nie słyszycie. Poprzednio dużo bardziej jarałem się tym katalogiem, a że to już widziałem, teraz jara mnie trochę mniej. Natomiast na pewno, moi drodzy, zainteresuje mnie ten secik, niepodległość. Nie wiem, czemu zaczął mi w ogóle kaszleć nagle. 2980, dlaczego mnie zainteresuje? Nie tylko przez śmiesznego konia, ale po prostu wygląda on fajnie. No i w ogóle nie oszukujmy się, chcę wejść w tym roku mocniej w Kobi, ale pewnie będę raczej wchodził póki co w te małe sety. Więcej, ale małych setów. Ale myślę, że z setu na set coraz bardziej będę się do nich przekonywał. W związku z tym to jest dobra nadzieja na przyszłość dla Was, tak? Tutaj widzimy właśnie, mamy ten fajny set, również te mniejsze, również tutaj mamy parcie, brak naklejek, właśnie, no brak naklejek, dobrze mówię, na druki, to wygląda fajnie, ale zdecydowanie, jeżeli będę brał czołg, to inny. Tu mamy w ogóle świetną serię z The Day, tak, z lądowania na plaży Omaha. Seria jest przefajna, gdyby moim zdaniem był tu jeszcze jeden secik z kawałkiem plaży. Doskonale pamiętam 2002, lądowanie na plaży Omaha w Medal of Honor. Doskonale pamiętam lądowanie na plaży Omaha w Pacyfiku, niewiele młodszym serialu od HBO. Bardzo genialnym, polecam wam, choć zdecydowanie jest dla starszego widza. Tu mnie troszkę boli, że tu niestety są naklejki included i one są zrobione w postaci brzydkich szyb. Właśnie często w ogóle w tej... No dobra, tu akurat nie mamy, ale ten pojazd mnie mocno interesuje i tu mnie ciekawi, bo niby nie mamy naklejek, a spójrzcie, to jest na dwóch elementach. Czyżby to było tak nadrukowane? Pewnie tak jest. Fajnie robi Kobi, moim zdaniem. Nie fajnie robi, że nie ma polskich nazw, to okej. Fajnie robi, że informuje, że nie mamy naklejek, a mamy nadruki.
Świetnie, że mamy tutaj wymiary przedstawione i liczbę klocków i tak dalej. To jest fajne, tego LEGO nie robi, a powinno, również to kopii powinno LEGO zaprezentować. Natomiast boli mnie trochę, że brak mu tutaj cen katalogowych. Ja rozumiem, to jest trochę katalog hurtowy, bo mówię, tu się później kapłem, że tu chodzi ile opakowań mamy, ile kartonów mamy w kartonie dużym, zbiorczym, tak? To jest dla hurtowników jakoby. Troszkę mnie jednak boli, że nie ma tu sugerowanej ceny. Byłoby fajnie dla klienta detalicznego. Świetne natomiast są, uważam, te battle packi. Nie mam pojęcia jaka jest ich cena, ale prezentuje się to naprawdę super. To jest trochę jak w LEGO, gdzie też mam battle pack, 4 postacie, czasem 3 i większa konstrukcja. Troszkę brakuje mi tutaj, no właśnie, jakiejś większej konstrukcji. Tu zostajemy wszak tylko 3 hipki plus jakąś minimalną worek, zabudowę. No jest słabo, ale jeżeli cenowo będzie się to prezentowało naprawdę fajnie, to na te battle packi, które właśnie w styczniu, czyli już powinny wyjść. No przynajmniej ten, jestem otwarty, to jakiś radziecki, w ogóle super są te tematy, super jest to, że LEGO się tego, właśnie, że Kobi się tego nie boi, a LEGO się tego boi. No i tu mamy kolejne zestawy, które zdecydowanie są w moim targecie zainteresowania, po prostu są mniejsze, więc moje ceny się łapią. Nie wiem w ogóle gdzie je kupię, pewnie na stronie internetowej, gdyż w moim małym mieście typu Olkusz raczej tych klocków nie kupię. Ale spójrzcie, no to jest naprawdę fajne. A tutaj te wszystkie mniejsze konstrukcje, no przydadzą się zdecydowanie. Takie wozy też, spójrzcie, również fascynujące, brak naklejek. Nie przeglądałem nigdy wcześniejszych katalogów Kobi, ale mam wrażenie, że naprawdę idą bardziej chyba. No w sensie gdzieś tam te Kobi, które wcześniej miały naklejki, nie? A tu chyba idą coraz bardziej. Mogę się mylić oczywiście. Jeżeli się mylę, poprawcie mnie i absolutnie bardzo to proszę, bo jak mówię, nie znam się kompletnie, w Kobi dopiero wchodzę. 3 lata temu jeszcze mówiłem, że ich nie lubię i nie wyobrażam sobie nimi bawić. Tak jak mówię, początek 2020, my przeglądamy katalog i ja się w ogóle jaram tymi klockami, także no widzicie, coś tu się mocno zmieniło i was też proszę, by mieć takie otwarte głowy na przyszłość i nie ograniczać się do tych tylko legosów, bo jak widzicie, naprawdę tematyką może być naprawdę ciekawiej gdzie indziej, a ten kanał właśnie po to jest, byśmy sprawdzali, które klocki, które alternatywy są fajne. I o tym, że Kobi są bardzo fajne, wiemy od dawna. Jackson, o tym Michael jeździł tym, czy... O jest nawet, tylko jest Michael w tej wersji, najpierw czarnej, a później białej. Także nie ograniczajcie się, moi drodzy. I ten mnie bardzo przekonywał zestaw. Nie wiem czemu. Oczywiście to nie jest żadna karykatura, coś aż wygląda tak trochę dziwnie, jak dla mnie jakiś zlepek z Mad Maxa. Pojazd sklecony z kilku, Warszawa 80. Myślę, że ten pojazd wchodzi w mój zasięg must have'ów. Tak samo jak ten mały czołg, bo moi drodzy, ja już mówiłem o tym, no wiem, tego nie słyszeliście, bo mi film się skasował. W tym pierwszym przeglądzie, bardzo chciałbym kupić czołg z Kobi w tym roku, ale już jakoby w must have'ach takich dużych zestawów jest Titanic z Kobi dla mnie. W związku z tym on mnie cenowo pewnie trochę zje. Nie zapominajmy, że cały czas oczywiście muszę kupować inne klocki niż tylko Kobi, ten kanał nie stanie się Kobizaurem czy WTF Kobi. Tu jakiś fajny rusek z wąsem jest, tu fajny mały zestaw, więc może go kupimy. Więc zobaczymy, jakiś czołg bym chciał, ale nie wiem czy budżet tego kanału w tym roku mi na to pozwoli. A kurczę, chciałbym pozwolił, bo naprawdę większość z tych konstrukcji mi się tu podoba. Oczywiście pewnie kupię dwa czołgi i tym się, że tak powiem, zapcham w cudzysłowie, więcej mi nie będzie potrzebne. Fascynatem czołgów nie jestem, w związku z tym mogę tu też wiele baboli gdzieś tam dzisiaj walnąć, więc specjalnie nie czytam wam nazw tych czołgów, nie próbuję tu się wysilać, żeby wam tłumaczyć w ogóle czym były te czołgi. Ja w ogóle średnio rozróżniam, który z pierwszej wojny, który z drugiej. Gdyby mi tu nie pisało, to miałbym problemy. W samolotach może mi się kapnął, ale tu miałbym problemy. Proszę mi wybaczyć taką sytuację. Natomiast my zobaczymy, jak będzie z budżetami, moi drodzy, w tym roku. Bo bardzo chciałbym taki sobie jakiś jeden większy czołdek kupić. Aczkolwiek będą czołczki, czołgi. O właśnie, i to jest on. Szarik, kulka tak zwana, Rudy 102. No czyż można sobie wyobrazić bardziej kultowy czołg? Dla mnie osobiście nie, chociaż nie będę teraz tu, wiecie, skakał, że na serialu się wychowałem i tak dalej, bo nie. Bardziej przez ramię oglądałem, jak mój tata go ogląda. Ale zdecydowanie jest to piękny czołg. No i jeszcze ten tutaj szarik, ale nie zmienia faktu, że spokojnie. O właśnie, to jest czołg, który bardzo mnie zainteresował. Nie mam pojęcia, co to jest. Pachnie mi to bardzo jakimś czołgiem, który, no co prawda pisze tu, że jest z II wojny, ale wiecie, jeździ po jakiejś defiladzie, no bo kurczę, tutaj mam jakiś stadion, żwirowo, on jeździ, się prezentuje. Niźli czołg na wojnie, tak? Także on by mnie mocno zainteresował. Ale jest jeszcze jeden czołg, który chyba bardziej mnie zainteresował. O tym zaraz dojdziemy oczywiście. Mówię, ja tu teraz tak celowo nie opisuję, drugi raz tych czołgów, gdyż po prostu je widziałem i takiego wrażenia na mnie nie robią. Ale sama seria wojskowa jak najbardziej robi wrażenie.
W ogóle jest super, mówię, że tutaj jak. Bo Kobi się nie boimy, zaraz w ogóle będzie Wietnam, to jest mega hardkorowy temat. Napalm o poranku nawet występuje na innym opakowaniu, więc to jest odwaga pełna w świecie zabawek robić takie zestawiki. Zdecydowanie, więc mamy tutaj do czynienia, jak mi tutaj moja dziewczyna podpowiada, z serią dla dorosłych, z klockami dla dorosłych. Niźli Lego, które jednak też mam wrażenie, że z roku na rok robi się coraz bardziej dla dzieci. Sam fakt na przykład, moi drodzy, spójrzmy takich rewolwerów, pistoletów jako takich, tak? W 96 jeszcze Lego wydawało rewolwery w serii Western, później w Gwiezdnych Wojnach jeszcze dawało normalne pistolety. Nagle 17, 18, 19 rok, dostajemy stud shootery, no po prostu boimy się nawet pistoletów dać do klocków. I coraz bardziej mam wrażenie, że stają stacyki dla dzieci. To jest w ogóle też ciekawy, taki trochę zlepek, ale ciekawy. No i tu czołg, którego nie ma serduszko, to znaczy on nie jest agresywny, on jest pacyfistą. SDK FZ 164 na Shorn szczela miłością, jak widzicie, z tego działa. Również bardzo ładna sanitarka, tutaj czysta, ale ładna. Tu widzimy wybuchy pali się w tle, ona ładnie, czysto tutaj ratuje. Ostatnio, tak jak mówię, Kobi mnie coraz bardziej fascynuje i ten katalog, ja wiem, on już wyszedł jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że muszę go przejrzeć, chcę go nagrać, gdyż mówię, chcę wejść mocniej w Lego, w Kobi. Jestem bardzo zdumiony, jak w ogóle na YouTubie jest dużo innych kanałów, które właśnie zajmują się tylko Kobi, ileż tam jest czołgów, ile ludzi naprawdę się tymi Kobikami jara i super, ja będę te kanały po prostu częściej odwiedzał, gdyż naprawdę widzę, że te klocki są, znaczy ja to wiedziałem od dawna, że są ok, nie? Ale widzę, że są naprawdę świetne, jak widzę, jakie wy mocki z tego robicie. O, takie czołgi, jak mówię, nie wiecie, czemu bardziej mnie interesują, ale to cały czas nie jest czołg, o którym mówiłem, który mnie jakoś najbardziej interesuje w tym roku. Także jakie świetne mocki tutaj robicie, jakie rzeczy można z tego. Oczywiście to jest wiadomo, że to jest pełnoprawny kloc zastępczy, alternatywa dla Lego. Ale jakoś tak nigdy nie podchodziłem do niej aż tak. Kolejny tutaj Afrika Corps, tym razem Battle Pack. I tu mam Afrykę i tu mnie jedynie troszkę boli, że nie wiedzieć czemu nagle przechodzimy na renderowane. Ten pojazd jest oczywiście mega ciekawy, wow, jeżdżąca twierdza. Ale czemu nagle przechodzimy na render z... Okej, okay, dobra, chyba wiem, bo on wyjdzie w kwietniu. Czyli Kobi jeszcze go nie ma wyprodukowanego. Przynajmniej może dziś już ma, ale w momencie wydawania katalogu nie ma. Może o to chodzić. No i właśnie, tu przeskakujemy do Afryka Korpsów, do bardziej takich klimatów pustynnych. Super, brak naklejek, to są nadruki, ekstra. Ale znów dostajemy tu rendery, które i tak nie wyglądają jakoś tak źle. Te nazwy mnie po prostu rozwalają. Ale wiem, że większość z was, fanatyków Kobi wojennych, potrafi je wymienić z głowy i mówi je w ogóle na pamięć i wie, co to jest. Wow, wow, wow. Ja w taki świat chyba głęboko nigdy nie wejdę. Tu, moi drodzy, no właśnie, w marcu wychodzi nam Wietnam. Ten Japchińczyk jest trochę śmieszny, z tą żółcią na jego twarzy chyba trochę przesadzili. Ktoś tu grubo pojechał, grafik może nie płakał jak projektował, ale na pewno. Ale z drugiej strony, moi drodzy, to jest tylko render. Te figurki oczywiście będą zapewne wyglądały lepiej w rzeczywistości. Niemniej seria Wietnamu mnie mocno interesuje i to jest właśnie to, co mówiłem wam, czekajcie. Tak jest, napalm o poranku rozwalany w dżungli, pokazany w zabawce dla dzieci. 7 plus jednak zabawka dla dzieci sugeruje wiek. No jest grubo, ale okej. Okay. Cieszy mnie, że Kobi też porusza takie tematy, a nie jak Lego udaje, że wojny i śmierci nie ma. Fajnie, że Kobi porusza takie tematy i ja naprawdę mówię, nie wiem jak wcześniej mogłem te Kobiki tak ignorować. Tora, w ogóle kamikadze, piloci, kolejny kontrowersyjny temat, którego Kobi się jakby nie lełka i go rzuca. Samoloty w ogóle są świetne, one mi się bardzo podobają. Podoba mi się też ilość ich klocków, bo sugeruję, że będzie mnie na nie stać po prostu, tak? Mam tutaj Karasia polskiego PZL. Polski zlot lotników, nie no, wymyślam, tak mówię, nie będę się tutaj silił na tłumaczenie wam, czym są te pojazdy, bo nie mam bladego pojęcia, po prostu ledwo poznałem, że to jest Polska, czy no akurat to wiedziałem, no dobra, nie będę też siebie robił nie wiadomo jakiego tutaj ignoranta, tak, natomiast te samoloty mówią, że budżet mi raczej na nie pozwoli, więc jakiegoś samolotu w tym roku również możecie się, myślę, spodziewać, bo są one również interesujące. No i zobaczymy, jak, moi drodzy, potoczy się, bo oczywiście ja dzisiaj wam obiecuję, a kilka dni temu w katalogu Lego no obiecywałem też dużo nowości, a później się okaże, że mój portfel gdzieś ucieknie i nie będzie mi chciało dawać pieniędzy i wiecie jak jest. Ten mi bardzo się też podobał, Air Cobra, nie wiem czemu spodobał mi się ten samolot, po prostu mi się spodobał. Ale myślę, że może tego Polaka trzeba będzie bardziej kupić, jeśli już. Również tutaj fajna jest sytuacja, że mamy jakąś mikrobaskę.
Nie sam samolocik, tak samo tutaj. Jakieś lotnisko mikro to też jest taki dodatkowy fajny element, tak? No i nagle wyskakują nam jeszcze z Zimną Wojną, tak jest. To jest nowa seria, która dopiero wchodzi. Gdzieś tam przypadkiem na stronie klikłem, widziałem, że już jest więcej z tej serii jakby dodane. Więc Zimna Wojna jest jakby kolejna podseria, ale jakoś mnie nie jara kompletnie, co by się tu mogło dziać. Bomby, nie boimy się tematu bomb, super. Kolejne interesujące samoloty, 920 elementów. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do... Nie, jeszcze samolociki, jeszcze jest ciekawie w temacie samolocików. Jak widzimy, kolejny render, ponieważ wyjdzie dopiero w kwietniu. Poczekamy, aż zobaczymy zdjęcie. No i przechodzimy do statków. Jak powinniście wiedzieć, ja statkami powinienem się naprawdę mocno jarać. Dlaczego? Mam sklep z klockami przy stanklocków.pl. W ogóle ostatnio recenzowałem latarnię morską na moim bazowym kanale. Po prostu lubię, tak, klimaty morskie zdecydowanie. Natomiast tutaj te statki jakoś tak średnio. Po pierwsze, jest to mocna mikroskala. Hipkami się tu nie pobawimy. Jest to bardziej do postawienia na telewizorze. No i fakt faktem, no na telewizorze ciężko, bo dzisiaj już robią, dobra, płaskie to nie, ale na jakiejś szafie, komodzie. Natomiast, moi drodzy, no wielkość tych statków, ilość elementów, to co mamy, sugeruje, że to są drogie zabawy. Fascynuje mnie, że to jest tylko 10 plus przy tak złożonej konstrukcji. No ale okej, widać, Kobi ma to wypracowane. Widać, mają to wypracowane, moi drodzy. No i cóż, te samoloty mnie również bardzo ciekawią. 2500 elementów, no. World of Warships również jest ciekawym tematem, że oni wchodzą w takie ciekawe licencje. Oczywiście LEGO też wchodzi w licencje gamingowe, ale Overwatcha, który również trochę jest ugrzeczniony względem wersji gamingowej, ale jak na LEGO i tak jest odważny, bym powiedział, niektóre tam szczególnie postacie. Świetne jest też, że tu dostajemy, patrzcie, bonusowy kod w ogóle do gry. Dla ludzi, którzy grają, ja jaram się naprawdę i grają w gry i kupują tu pojazdy, mega dobre rozwiązanie. Nie mamy tutaj również czołgi, które występują, no właśnie, w wersji World of Warships. Ten mnie czołg ciekawi i on jest brany też mocno pod uwagę, ale to nie jest ten czołg, o którym cały czas mówię. Czołg, który mnie najbardziej interesuje, jeszcze go nie mamy. World of Tanks cały czas, jedziemy sobie tu na licencji. Ten mnie niesamowicie zainteresował. Primo Victoria, no po prostu na czołgu kapela, to jest świetne. Nie wiem, jak wygląda jego cena, dowiem się, boi mnie to, że w katalogu nie mamy cen, ale interesuje mnie on też naprawdę, naprawdę mocno. Jak widzimy, ilość czołgów jest duża, tak jak mówię, mi pewnie w życiu wystarczy 1-2 czołgi i się zapcham absolutnie, więcej mi nie trzeba będzie. Przechodzimy teraz do serii czołgów raczej nowoczesnych, nie takich nowoczesnych 2020, ale no nie znam się, nie chcę tutaj kombinować. PT-91 twardy, zdecydowanie bardziej są to nowożytne czołgi, co już widzimy chociażby po żołnierzach, więc też okej, ale jednak chyba druga wojna mnie bardziej jara. Jednak pochwalić znów trzeba Kobi, że tematyką jadą różnorodnie, czyli znajdą tu dla siebie coś fajnie pierwszej wojny, drugiej wojny, nowej wojny, takiej aktualnej, w sensie tej, której nie ma, ale która mogłaby być. Rosomak też ładnie odwzorowany, nie powiem. Te koła ciekawie zrobione, że każdy w innym kolorze. Rosomaki również świetnie. Ten mi się bardzo, Hamerek, podoba. W ogóle Hamerki lubię, więc mi się podobają. Nie wiem, czy kojarzycie tego, NATO mam mikroskalę. Kupiłem w zeszłym roku właśnie takim jednym z pierwszych kroków, gdzie mi się Kobi podobały. Tu jest zdecydowanie moja półka cenowa, także tych zestawów możecie się dużo spodziewać w przyszłym roku. Widzicie, no, malutkie zestawy, 90 klocków, będzie fajna cenka. Dalej, mimo wszystko, nie mamy w nich naklejek. W tak małych zestawach LEGO nawet w dużych daje naklejki, a oni tu w najmniejszych nie dają. Pięknie, fajnie, cudownie, aż bym zaklaskał, gdyby nie to, że potrzebuję jednej ręki na myszce. Dużo z tych pojazdów, statków się może pojawić, gdyż jest to moja kategoria cenowa. Tylko mówię, jeszcze muszę dorwać, może gdzieś w Olkuszu jest, ale chyba nie ma takiego sklepu. Moi drodzy, czołg, który mnie najbardziej zainteresował, nie wiedzieć czemu, to. W ogóle, nie no, to jest czołg, bo ma działo. To jest czołgospych, baby za kierownicą, no nie wiem czemu, nie pytajcie mnie się mnie czemu, ale... Streetwagon 103C mnie zainteresował najbardziej z całego katalogu. Jest to ta jakby podseria, nie wiem czy można tak nazwać, The Tank Museum. Czyli znów bardziej jakieś defilady, znów bardziej jakieś nowoczesne czasy, jakieś pokazy, niźli, wojna, plener, strzelanie się nawzajem. Okej, ta seria mnie jakoś tak zaciekawiła mocno. Moi drodzy, jesteśmy na 37 stronie i dopiero żegnamy się z wojskiem. Katalog ma, przypominam, 44. Boeing 307, no właśnie, kolejna licencjonowana oficjalnie seria dla fanów samolotów dzisiejszych. No jest na pewno to
Na pewno coś, co podpięte jest pod teczkę must have, gdyż są ładnie odwzorowane, ciekawie. 320 elementów sugeruje, że to chyba są bardziej duże elementy, chyba że to jest dobra mikroskala. Tu już 600, więc lepiej. Fani wszelkiego rodzaju samolotów, lotnictwa na pewno się tym jarają i czepkiem też Boeing Starliner. Nie wiem, czemu mi się podoba i nie wykluczam tego czepka, że też zakupię. Nie obiecuję absolutnie nic, natomiast moim marzeniem, no właśnie, jest ten RMS Titanic w tym roku. On ma pierwszą łatkę mojego must have'a, bardzo chciałbym, ja w ogóle uwielbiam Titanica, więc bardzo chciałbym mieć ten set. Bardziej chciałbym mieć ten set, ale moi drodzy, ja odjarałem się, jak zobaczyłem, że on wychodzi oczywiście. Ale gdy tylko poznałem jego cenę, szybko mi przeszło, że tak powiem, więc ja jednak niestety kupię sobie tego, że tak powiem, bieda Titanica, którego widzimy tutaj. No niestety, moi drodzy, no dlatego jeszcze funduszy nie mam. No i nagle przechodzimy do jakiegoś Concorda, no średnio, więc przechodzimy dalej. Dalej Smithsonian, świetna sprawa, spójrzcie, lądowanie na Księżycu, mega ciekawe. Ten statek ok, ale 50-lecie lądowania na Księżycu i tak jest lepiej uczczone, niż miało to przypadek w LEGO. Tam wydali po prostu jeden Saturn V. Tu oczywiście też mamy Saturna V, jak widzimy w dużo uboższej wersji, gdyż no nie ma 1967 elementów, a tylko 415. Ale mamy też statek, który nijak się ma do lądowania na Księżycu, ale ma się ładnie do statków ogólnie, jak wiecie, ja lubię statki. No i właśnie dlatego chyba Kobi umieścił również tutaj serię Pirates, moi drodzy. Seria Pirates, której LEGO również od lat nam nie daje. Jedynie moje archiwalne sety na bazowym kanale mogą wam przybliżyć coś z Piratesów. Jest fajnie, ładny statek, mało elementów, w sensie, czyli może będzie w mojej granicy cenowej, budżetowej, również ten mniejszy zdecydowanie bardziej i te dwa sety. Co ciekawe, również w żadnym secie pirackim nie otrzymujemy naklejek. Świetna sprawa, przyjrzę im się na pewno. Coś z piratów, no myślę, że na pewno się w tym roku pojawi na kanale, ale zobaczymy. Już się bałem, że nie będzie Action Townów i w ogóle serii City, bo mamy 40 stronę, a tu 4 do końca nie ma, a tu spójrzcie, jest. Policyjny wóz, remiza strażacka, to tak trochę jak z Maserati zajeżdża mi tutaj ten pojazd. Wózek widłowy, lecznica, jest ok, jest poprawnie, ale nie mamy tu nic takiego, co by nas mogło w jakiś sposób szokować. Sprzątacze miasta? Całkiem ciekawy pojazd, szczególnie w stosunku do tego, co mamy w LEGO w tym roku. Tu również jakiś hovercraft. Jest ok, ale szczerze powiem, widać moim zdaniem, że seria firma Kobi lepiej się czuje właśnie w tych wojennych klimatach. No moim zdaniem to widać, tak? Głównie też dlatego, że po prostu, nie wiem, no nie są używać, że tu tak trochę czuję to Action Town, że trochę się tak na doczepkę, bo trzeba mieć City i tak dalej. Ale po prostu czuję taki większy kunszt jednak w tych seriach militarnych. Oczywiście tam ta scena jest inna, za ileś klocków, no ale może te autka kupimy zamiast Maserati. Ekstra jest to, że dostajemy minifigurki w blind bagach. Pytanie, czy są blind, czy jednak nie ma kawałka przezroczystego, byśmy mogli podejrzeć. To na pewno się pojawi, minifigurki z akcesorium. No i właśnie tutaj, o, tutaj mi się bardziej, jeżeli chodzi o Action Town, podobają te klimaty. Czyli faremka, czyli kombajn marki Bizon, skatepark, o, takie tutaj stajnie, zdecydowanie to jest lepsze. Dalej jednak jest to trochę zbyt proste w stosunku do tego, jak się przykładają do innych klocków, uważam, co oczywiście nie oznacza, że jest to złe. No i moi drodzy, tyle właściwie z City, więc jak widzimy, mamy właściwie podział Kobi jest na te Super Wingsy, na, nie te Wingsy, Super Wingsy tamte, na Maserati, na auta generalnie rzecz biorąc, na dużo wojny i trzy strony Action Town, no i jedna piratów. Troszkę szkoda, że nie ma jeszcze innych stron, na przykład jak żołnierze i tak dalej, tu mamy jakąś wyprzedaż już tych Wingsów. Może kurczę kupić, póki jeszcze są, taki battle pack z trzema figursami, o, bo taki z syrenką, taki plażowy. Fajny, taki odpowiednik Friendsów dla dziewczynek, ale no mi się aż na tyle nie podoba. Friendsy tam w LEGO kupuję głównie dlatego, że mamy, wiecie, fajne kolory, które przydają się normalnie w LEGO. No i moi drodzy, tyle i to jest koniec katalogu, jak widzimy ten przegląd, no właśnie są piraci, to mam właściwie wszystko, co mam w katalogu. Przyznam wam się szczerze, mówię, jeszcze raz biję się w pierś, że te Kobi wcześniej tego lewałem. Są naprawdę bardzo fajnymi klockami, interesującymi klockami i no dziwię się, jak ja mogłem wcześniej być takim ignorantem. Was jednocześnie proszę, byście takimi ignorantami nie byli. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodoba, jak mówiłem, chcę, by na kanale było coraz więcej takich dodatkowych materiałów niż samych recenzji. Oczywiście od tamtych nie odbiegamy. Wkrótce dowiecie się z społeczności o nowych godzinach
Premier filmów, jak to będzie wyglądało, no i mam nadzieję, że w tym roku na tym kanale będzie działo się naprawdę dużo i fajnie. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale, no i wyczekujcie tych komików, których tu ostro obiecuję, a których jeszcze nawet nie wiem gdzie kupię. I oglądajcie inne filmy, no i oczywiście subskrybujcie nie tylko ten, ale i inne moje pozostałe dwa kanały. Bye!